Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Stacja Emigracja. Najlepszym kanale, jeżeli chodzi o oczywiście o tematy związane z emigracją, zwłaszcza z emigracją do Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, zanim zaczniemy dzisiejszy temat, to jak zwykle zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, pozostawienia łapki w górę oraz komentarza, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat tego, co dzisiaj opowiem. A dzisiejszy temat to w zasadzie będzie odpowiedź na nagranie jednego z innych internautów. Nie będę tutaj zdradzał nazwy kanału, ponieważ nie zamierzam promować osoby, z którą się absolutnie nie zgadzam i która uważam, że wykonuje bardzo krecią robotę, jeżeli chodzi o to, o opinię w sprawie Wielkiej Brytanii, pomimo tego, że była za granicą prawie 7 lat. Dzisiaj w swoich filmikach bardzo często ją tutaj Wielką Brytanię szkaluje i przedstawia jako, że tak powiem, dno, bagno i po prostu jedno z najgorszych miejsc do życia. Dlaczego postanowiłem nakręcić dzisiejszy filmik? Dlatego, że parę dni temu obejrzałem właśnie wywody tej osoby konkretnej, tego youtubera, który właśnie stwierdził, dlaczego on już nigdy w życiu nie przyjedzie do Wielkiej Brytanii i dlaczego wolałby wyjechać gdziekolwiek indziej za granicę, aniżeli w ogóle do UK. I pomimo tego, tak jak mówiłem, że był już tutaj przez 7 lat, zarobił pieniądze, które następnie lwią część przekazał pod budowę swojego domu w Polsce. I teraz tak, nie będę Wam przytaczał całości jego wypowiedzi, nie zamierzam go, tak jak mówię, reklamować, natomiast są pewne punkty, które znalazłem i które po prostu mnie zdziwiły oraz po prostu moim zdaniem są absolutnie całkowicie nieprawdą, są bardzo subiektywnym podejściem do tematu i nie absolutnie w żaden sposób nie odzwierciedlają tego, jaka jest Wielka Brytania i jak tutaj się żyje, jeżeli chodzi o emigrację. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam na dzisiejszy odcinek. Okej, czyli dzisiaj rozmawiamy na temat reemigracji, tyle że niestety w takim wydaniu bardzo nieeleganckim, czyli po prostu opinia na temat Wielkiej Brytanii, tak jak mówiłem na wstępie. Słuchajcie, no po pierwsze, co ta osoba powiedziała, to, że będąc w Polsce już nigdy nie wróci do Wielkiej Brytanii, ponieważ oczywiście będąc w Polsce jest on u siebie, a w Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek indziej był gościem. No więc, co to tak naprawdę znaczy u siebie, zacznijmy od tego. Ja rozumiem, że można być u siebie, ponieważ jest się w swoim kraju, w którym się człowiek urodził, wychował i ma podstawy oczywiście kulturowe w sobie zakorzenione i to jest jak najbardziej zrozumiałe. Dlatego wyjeżdżając na emigrację, nikt tak naprawdę nie może się czuć u siebie na emigracji, ponieważ nie jest to po prostu możliwe, tak? No chyba, że mamy do czynienia z małym dzieckiem, które wyjeżdża do Wielkiej Brytanii bądź innego kraju, tam się wychowuje, poznaje język, chodzi do szkoły, liceum, na studia i tak dalej i po prostu dla niego to nie ma żadnej innej alternatywy, tak? Natomiast jeżeli przyjeżdża osoba, która jest już dorosła, bądź nawet jakiś tam 15-nastolatek, to taka osoba już jest w pewnym sensie ukształtowana poprzez społeczeństwo polskie i poprzez polską kulturę, dlatego wyjeżdżając na emigrację zawsze nie będziemy u siebie, tak? Jednakże, co jest bardzo istotne moim zdaniem, to, że na emigracji niekoniecznie trzeba się czuć obco. I mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że niestety większość Polaków, którzy mieszkają na emigracji, po prostu, co robią? Zamykają się w takich silosach, takich polskich, można to nazwać w cudzysłowie, gettach. To znaczy nie mam tutaj na myśli złych warunków mieszkaniowych czy czegoś tego typu, tak? Getta mam na myśli po prostu takie silosy społecznościowe, które są zamknięte tylko i wyłącznie w tych polskich grupach, tak? I takie osoby często chodzą tylko do polskich pubów, do polskich restauracji, na polskie jakieś imprezy, znajomy mają Polaków, pracują wśród Polaków itd., itd. Nie asymilują się w żaden sposób z
brytyjskim społeczeństwem, tak? Szeroko rozumianym oczywiście. I to powoduje, że no potem no faktycznie człowiek się czuje bardzo obco tutaj i bardzo wyalienowany, ponieważ no, bardzo często również wiąże się z tym, że taka osoba, która przebywa wyłącznie i tylko i wyłącznie z Polakami, no to też oczywiście ma problem z językiem angielskim, bo nie ma możliwości go trenować ani uczyć się. Takie osoby często na przykład nie załatwiają sobie paszportów, które mogłyby załatwić, tak? I potem człowiek się po prostu czuje cały czas, że jest na obczyźnie, tak? Natomiast to nie znaczy, że tak zawsze jest, tak? I to nie powinno się tego mówić, że no, no generalnie moim zdaniem nie powinno się mówić, że się przyjeżdża na emigrację i człowiek powinien się tam czuć jak u siebie, bo u siebie no to jesteśmy tylko w jednym kraju, w tym, w którym się urodziliśmy, tak? Także więc moim zdaniem tutaj taki punkt, który on postanowił tutaj jakby powiedzieć, tak, jako ta negatywna część wyjazdu do Wielkiej Brytanii, bądź na emigrację jako tako, no to w zasadzie on jest wszędzie zbieżny i będzie miał miejsce w każdym jednym miejscu, w jakim postanowimy wyjechać i którym nie będzie nasze miejsce urodzenia. Ja na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja nigdy tutaj nie czułem się tak do końca też obco. Ja wyjechałem mając 20 lat, jestem już w Wielkiej Brytanii 18 lat, a dokładnie w Londynie 18 lat. I powiem wam szczerze, że nigdy nie czułem się jakoś wyalienowany specjalnie, dlatego że nawet nie miałem zbyt dużo znajomych Polaków, ponieważ akurat tak zawsze wychodziło, że tam gdzie ja pracowałem, większość ludzi, z jakimi pracowałem, to były osoby z różnych kręgów kulturowych, tak? To nie byli tylko i wyłącznie Polacy, byli Anglicy, byli Hiszpanie, Włosi itd., itd. Także miałem możliwość po prostu obcowania z różnymi nacjami, z różnymi ludźmi, co też spowodowało to, że ja po prostu nie czułem się obce, bo nie miałem bardzo zawężonej grupy znajomych, tak? Ważne jest, żeby zbudować sobie sieć kontaktów, czy to tutaj, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej za granicą, tak? Więc moim zdaniem jest to bardzo istotny punkt dla każdego, kto postanowi wyjechać na emigrację, to właśnie to, żeby się starać zasymilować z krajem, z ludźmi, w którym się w danym momencie żyje i w którym się przebywa. Kolejnym punktem, jaki tutaj zaznaczył, to to, że Anglikom się nie podoba, że emigranci przyjeżdżają do ich kraju i są rasistami i ksenofobami. I tutaj przytoczę dokładne stwierdzenie, ponieważ jest to taki miszmasz i pokręcenie z poplątaniem, że no, trzeba to przytoczyć dokładnie, żeby po prostu zrozumieć, w jaki sposób to jest odbierane przez tą osobę, tak? Mimo że, mówi tak ten kolega, mimo że bezpośrednio tego nie odczujecie, to Anglicy są rasistami i ksenofobami. Dalej mówi, że w Anglii nikt wam nie powie nic rasistowskiego czy ksenofobicznego, ale mimo wszystko Anglicy są rasistami. No więc ja bym chciał się zapytać, jak to jest, skoro Anglicy ci nigdy nie powiedzieli nic ksenofobicznego bądź rasistowskiego, to na jakiej podstawie stwierdzasz, że cały naród jest rasistami? Dla mnie to jest takie troszeczkę, takie trochę no, nielogiczne. Dalej podpiera się kolega artykułem, który gdzieś tam znalazł na internecie, który jest artykułem na temat wrodzonego rasizmu, który ma swoje korzenie jeszcze z czasów Imperium Brytyjskiego i kolonializmu. No cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Imperium Brytyjskie już nie istnieje od wielu, wielu, wielu lat. Owszem, można było powiedzieć, że takie zachowania rasistowskie miały miejsce, może Anno Domini 1800-1900 rok, nie natomiast Anno Domini 2024, czy chociażby 20 na przykład, tak? Należy stwierdzić przede wszystkim, że Brytyjczycy to nie to samo co Anglicy. Tak jak w Polsce, tak? Każdy może być Polakiem, ale nie każdy jest Kaszubem czy Góralem. A każdy Kaszub czy Góral będzie automatycznie Polakiem. Tak samo tutaj jest. Każdy Anglik jest Brytyjczykiem, ale nie każdy Brytyjczyk jest Anglikiem. Więc często jest tak, że osoby, które wykazują jakieś cechy charakterystyczne, rasistowskie, ksenofobiczne i tak dalej, są generalnie nastawieni negatywnie do innych imigrantów, to są często osoby, które same są imigrantami. I to jest spowodowane po prostu tym, że tu jest taki miszmasz, że czasami można mieć wrażenie, że nagle Anglicy wszyscy są strasznymi rasistami. Więc no, gdzie jest w ogóle logika tego stwierdzenia? No, skoro nigdy tego nie odczułeś i ci tego nie powiedzą, to skąd wiesz dokładnie, że Anglicy są rasistami? Tak? Podpieranie się jakimś historycznym artykułem na temat tego, co było ileś tam lat temu, setka lat temu czy ponad, no jest troszeczkę no, bez sensu i chyba nie ma sensu wyciągać wniosków na temat całego narodu w ten sposób, tak?
No bo wreszcie są nazistami, czy nie są? No, zdecydujmy się, albo dają takie sygnały, albo nie dają takich sygnałów, tak? Bo naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, można wiele myśleć w naszych głowach, tak? Ale niekoniecznie to na przykład ukazywać, tak? Jeżeli chodzi również o to, to należy podkreślić, że Zjednoczone Królestwo to jedno z najbardziej przyjaznych krajów w Europie i na świecie, jeżeli chodzi o imigrację, z tego względu, że brytyjska ekonomia bardzo silnie polega na imigrantach, tak? Brytyjska ekonomia jest w 80% zbudowana z tak zwanych małych i średnich przedsiębiorstw oraz usług. A co za tym idzie, migranci często są bardzo, bardzo mile widziani w tego typu pracach, ponieważ no, po prostu jest na to zapotrzebowanie, tak? Tak samo jak w Polsce, w tej chwili Ukraińcy są często widziani mile w różnego rodzaju usługach i tak dalej, w sklepach i w restauracjach, ponieważ wypełniają luki, często stanowisk, których Polacy na przykład nie chcieliby wykonywać, tak? I tutaj ma dokładnie miejsce to samo, więc nie można powiedzieć, że Wielka Brytania jest nastawiona jako całe państwo negatywnie do, bądź też cały naród negatywnie do, słuchajcie, do osób przyjezdnych, tak? Jeżeli chodzi o mnie, no to znów mogę tylko ze swojego doświadczenia wam powiedzieć, że mieszkam 18 lat w Wielkiej Brytanii i nigdy nie miałem jakiejkolwiek sytuacji, która by pokazywała jakiś rasizm wobec mnie czy ksenofobię. Myślę, że dużo tutaj zależy od tego, gdzie ten chłopak pracował. No niestety w jego zawodzie, który tam akurat on jest chyba lakiernikiem, zdaje się, czy coś ma wspólnego z reperowaniem samochodów, no to trzeba przyznać, że no, tego typu manualne prace fizyczne również mają specyficzny kaliber ludzi, którzy do takich prac się nadają, bądź którzy takie prace wykonują. I nie mam tutaj na myśli tego w negatywnym znaczeniu tego słowa, po prostu tak już jest, że prace manualne, jakieś tam budowlanki właśnie mechaniczne i tak dalej, prace cięższe, fizyczne, często są również ostawiani ludźmi, którzy mają, powiedzmy, niższy na przykład poziom wykształcenia. I znowu, nie mówię tego w sposób negatywny, po prostu tak już jest. No popatrzcie sobie, w Polsce również tak jest. Idźcie, zobaczcie sobie, jak zachowują się nawet na patostreamach różnego rodzaju na YouTubie budowlańcy, czy jacyś tam elektrycy, czy jacyś inni, no to też nie są, że tak powiem, przejawy najwyższych lotów, prawda, kulturalnych, jeżeli chodzi o zachowanie. Ja wam powiem, na przykład pracowałem, bo tak akurat wyszło, że pracowałem zawsze w firmach, dużych korporacjach prawniczych i nie tylko, gdzie miałem zawsze do czynienia z ludźmi bardzo wysokich lotów, bardzo wysokich pozycji. Nawet miałem do czynienia z dwoma przedstawicielami brytyjskiego parlamentu, którzy byli partnerami w jednej z firm prawniczych. Jeden to nosił tytuł sera, drugi miał tytuł lorda, więc zasiadał w Izbie Lordów. I to były osoby niesamowicie przyjazne, niesamowicie takie empatyczne, miały bardzo wysoki poziom empatii i mimo tego, że ja nie byłem prawnikiem, a jedynie zajmowałem się biurem, to one znały moje imię, wiedziały, kim jestem, wiedziały, skąd pochodzę. Bardzo często rozmawialiśmy gdzieś przy kawie, czy gdzieś przy maszynie do kawy, czy nawet gdzieś w biurze po drodze i zawsze ich interesowało coś z mojego życia, pytali się, jaki mam weekend itd., itd. To były naturalne rozmowy, a nie jakieś takie sztuczne, więc no nie można tego powiedzieć, że cały naród taki jest. A jeżeli chodzi o poczucie domniemanej wyższości, słuchajcie, Anglików nad resztą jakichkolwiek innych społeczeń, to powiedzcie, czy Polacy nie pokazują bardzo podobnych cech, bo wydaje mi się, że tak, tak? Albo na przykład Francuzi, albo Włosi. Dokładnie tak samo jest. Każdy nation, tak? Każda kultura uważa, że ma lub większy bądź jakiś olbrzymi wpływ na losy tego świata, tak? I powinna mieć specjalne miejsce w panteonie sław, jeżeli chodzi o narody, tak? Znaczy w Polsce mówi się również o wyższości kultury polskiej bardzo często, bo na przykład to w Polsce ludzie mówią, że pierwszy raz zostały używane sztućce w całej Europie, tak? To Mikołaj Kopernik ruszył ziemię, wstrzymał słońce, tak? To nie wiem, to my zatrzymaliśmy muzułmańskie hordy, tak? Przed targnięciem do Europy w średniowieczu. To Polacy zatrzymali również komunizm, tak? W bitwie nad Wisłą, tak? Więc no, powiedzmy sobie szczerze, no, każdy kraj ma jakieś tam dokonania, które są
które miały wpływ na rozwój dzisiejszego świata, no a że akurat Brytyjczycy mieli tą możliwość, że akurat no, stworzyli imperium, na którym nigdy nie zachodziło słońce, no to po prostu uważali siebie często za no, jakby władców świata. No i tak jest, również Amerykanie w tej chwili uważają siebie za władców świata, tak? To jest ten policjant całego świata i oni też się w ten sposób uważają i no i co z tego? No i to nie można powiedzieć, że cały naród tak robi, tak? To są jednostki. Ja nie mówię, że to jest cały naród amerykański, tylko jednostki tak mogą myśleć. Więc tak samo jest tutaj z Brytyjczykami, tak samo by było z Polakami, tak? I jeszcze tak odnośnie tego rasizmu i tej ksenofobii, to powiedzmy sobie szczerze, no Polacy też mają różnego rodzaju przemyślenia w głowach, no przecież to jest widać na TikToku, na YouTubie, na różnego rodzaju wypowiedziach na internecie, komentarzach, tak? Kiedy mamy na przykład do czynienia z opiniami na temat teraz Ukraińców, no dopóki Ukraińcy byli okej, jakoś specjalnie nie zabierali pracy, no to było wszystko w porządku, a teraz nagle, kiedy okazuje się, że jest ich coraz więcej i więcej, my pomagamy im, tak? Wysyłamy broń, dostarczamy pieniądze, płacimy za Starlinki Ilona Maska, żeby mieli internet, tak? Czy jeszcze za jakieś różnego rodzaju inne pomoce, czy to nawet humanitarne, czy jakieś inne finansowe, no to nagle okazuje się, że Polacy stwierdzają, że Ukraińcy są niedostatecznie wdzięczni, w ogóle są tacy jacyś, no, niewdzięczni, ciągle czegoś potrzebują więcej i więcej, więc to jakby można powiedzieć również o Polakach w tym wypadku, tak? Ale to też są jednostki, to też są jakieś jednostki, to nie jest cały naród, który w ten sposób myśli. Kolejną rzeczą, jaką tutaj pan wspomina z tego kanału, to to, że są bardzo częste ataki na Polaków. No, akurat tak się składa, że ataków na Polaków to było, można policzyć na palcach dwóch dłoni, ponieważ nie było tego tak dużo. On akurat się podpiera sytuacją, która miała miejsce gdzieś tam jakoś ostatnio w Edynburgu, gdzie Polak jakiś, zdaje się, wołał swojego psa gdzieś tam po polsku i go tam gdzieś pobili, czy coś tego typu miało miejsce, taka sytuacja. No słuchajcie, no w Polsce też można być, iść ulicą i też można dostać banie, tak? Za sam wygląd, tak? Czy za to, że akurat jakiś głupi alkoholik czy naćpany koleś będzie przechodzi, po prostu mu się coś nie spodoba. No więc to różnie bywa, tak? Natomiast trzeba dodać tutaj, że w Wielkiej Brytanii większość ataków, jakie mają miejsce, to już od razu mówię, to jest statystycznie nawet dowiedzione, większość ataków, jakie mają miejsce w Wielkiej Brytanii, to są ataki imigrantów na imigrantów, tak? Proszę zobaczyć, muszę się napić troszeczkę, bo mi zaschło już w buzi od tego gadania. To są ataki imigrantów na imigrantów, a bardzo często, zwłaszcza czarnoskórych imigrantów na siebie samych, ponieważ on tutaj mamy te gangi, tak? Wiadomo, że zwłaszcza w Londynie jest to takie dość powszechne właśnie, że młode dzieciaki, czarnoskórzy bądź pochodzenia arabskiego często na siebie po prostu napadają, ponieważ są z rywalizujących wobec siebie gangów, tak? Także nie można powiedzieć, że to Anglicy napadają na inne narody. To bardziej właśnie Brytyjczycy pochodzenia czarnoskórego czy arabskiego napadają właśnie na innych, tak? Jeżeli chodzi również o to, że tam jakiś Polak został gdzieś tam pobity, no to znów kolega łapie się jakichś jednostkowych przypadków, które miały miejsce może w ciągu mojej obecności tutaj w 18 lat w Wielkiej Brytanii, to słyszałem może o 4, może 5 takich sytuacjach i to mówię nationwide, nie tylko w Londynie, tak? Tylko mówię nationwide, czyli w całym kraju miały takie sytuacje, więc zobaczcie, jakie to jest mały odsetek tak naprawdę, tak? Ja na swoim na przykład przykładzie mogę powiedzieć, że mieszkałem tutaj 18 lat i no w sumie nigdy nie zostałem zaatakowany w żaden sposób, tak? I żyję w Londynie, w 11-milionowym mieście, a więc można powiedzieć, że statystycznie powinienem mieć większe prawdopodobieństwo tego, że coś mi się stanie, bądź że ktoś tam będzie miał jakiś problem z moim pochodzeniem czy z moim wyglądem i mnie zaatakuje, a nigdy takiej sytuacji nie miałem. No raz tam miałem taką sytuację, gdzie no nie był to w sumie atak, tylko dziwne zachowanie człowieka, więc, że tak powiem, gdzieś tam sobie dopowiedziałem, że być może mogło mieć miejsce coś nieprzyjemnego, gdybym nie zareagował i jakoś nie usunął się z pola widzenia tej osoby, ale no to różnie bywa. No w Polsce też tak może coś takiego mieć zupełnie miejsce, tak? Także znowu, nie ma sensu o całego kraju, całego narodu, 66-milionowego kraju, oceniać względem jakichś jednostkowych wypadków. I znów dalej przytacza jakieś anegdoty, że no on tam gdzieś słyszał, czy widział, że ktoś tam mu powiedział, że często można usłyszeć hasło pod tytułem idź wracaj do siebie. Słuchajcie, no nawet mi się nie chce tego typu anegdot komentować, bo to są tylko jakieś domysły, ktoś tam słyszał, gdzieś powiedział. Słuchajcie, no znów, jaki to ma oddźwięk w całości, tak? I
ilu faktycznie Polaków miało tego typu doświadczenia, żyjąc w Wielkiej Brytanii, a było nas tutaj przez pewien okres, nawet w tych największych momentach, kiedy największa była emigracja z Polski, nawet około miliona. Więc jeżeli tam jakieś jednostkowe osoby miały tego typu do czynienia, tego typu sytuacjami, i znów uważam, że pewnie to są jakieś anegdotalne, bo ludzie często lubią sobie dopowiadać sprawy albo wymyślać jakieś historyjki, bo to po prostu nakręca im kanał YouTube i powoduje to, że tak powiem, temat, który jest poruszany, jest bardziej kontrowersyjny, tak? Natomiast ja uważam, że absolutnie bardzo jest to rzadkie. Ja na przykład, tak jak mówię, znów ze swojego punktu widzenia, absolutnie nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś powiedział, żeby na przykład wracał do Polski. Nigdy, absolutnie nigdy. Wręcz przeciwnie, pytają się mnie, dlaczego tu przyjechałem, dlaczego wybrałem akurat Londyn i są zainteresowani Polską nawet. Tak? Dlaczego akurat wybieramy Londyn jako Polacy? Ale to jest pod tym względem, że no, oni są też zainteresowani, co ludzie myślą na temat Londynu bądź Wielkiej Brytanii, kiedy tu przyjeżdżają. Tak? Co ich tak naprawdę sprowadza do tego kraju, a nie na zasadzie, że każą wam wracać z powrotem, skąd żeście przyszli. Słuchajcie. Słuchajcie, tak mam tutaj zapisany sobie. Aha, dalej mówi, że on widział też ten rasizm, bo jak pracował w tym swoim tam warsztacie, czy gdzie to tam jest, lakierniczym, to znów najgorsze i najbardziej trudne zadania zostały powierzane właśnie jemu albo innym Polakom, a jak coś się przetrafiło nie tak, był problem, to zaraz to była wina właśnie emigrantów, Polaków, Rumunów, czy kogo tamkolwiek indziej. No więc tak, przede wszystkim, jeżeli się pracuje w warsztacie, ja sobie wyobrażam to, to ma się jakąś specjalizację konkretną, tak? Więc jeżeli samochód przechodzi od ręki do ręki, to dana osoba zajmuje się na przykład silnikiem, inna się zajmuje właśnie lakiernictwem tego samochodu, a trzecia tam jeszcze czymś innym, tak? Na przykład czyszczeniem. No więc jeżeli jest problem z jakąś którąkolwiek części tego całego procesu, to bardzo łatwo jest pinpoint, tak? Stwierdzić, kto dokonał jakiejś pomyłki. Wtedy do takiej osoby się idzie. I się to rektyfikuje w jakiś sposób i się próbuje zrozumieć, co poszło nie tak, tak? Natomiast jeżeli ktoś jest lakiernikiem i się na niego zrzuca, tak jak on tam może stwierdził winę o cokolwiek, no na przykład, że został źle naprawiony, no nie wiem, sprzęgło, czy hamulce, czy cokolwiek innego, no to, no raczej to, no dla mnie znowu, no to jest jakaś bzdura, no bo jak można zrzucić na kogoś innego winę o coś, co nie miało miejsca, słuchajcie. A jeżeli już chodzi o tego typu sytuacje, to jeżeli chodzi o Anglików i kulturę pracy tutaj w ogóle w Albionie, to ona jest zupełnie inna, jest to zupełnie inny świat, jeżeli chodzi na przykład o Polskę, tak? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się pracuje dla firm i są to miejsca z renomą, to nie ma możliwości, żeby ktoś wam powiedział, żeby ktoś był traktowany jako kozioł ofiarny, to w pierwszej kolejności. Jeżeli na przykład się pracuje w jakichś firmach małych, usługowych, prywatnych, tak? No to oczywiście, że u prywacia zawsze mogą być tego typu sytuacje, bo to zależy od osoby, która jest. Przepraszam, wiecie, osoby, która jest właścicielem, tak? Więc pod tym względem, no znów wrócę też do specyfikacji pracy, tak? No bo, no mówię, no specyfikacja pracy, w zależności kto jest tym właścicielem, z jakimi ludźmi się pracuje, jakiego to są pokroju ludzi i tak dalej, tak? No, no nie możemy przywary, jakieś zachowania specyficznych osób znowu, że tak powiem, wrzucać do całego narodu, tak? I tutaj znów argumentem było to, że w Polsce on tego nie widział, on tego nie widzi jego zdaniem, i tak dalej. I wydaje, znów mi się wydaje, że tutaj kolega jest, jakby powiem po angielsku, delusional pod tym względem, ponieważ często również okłamuje samego siebie, albo może okłamuje nas w tych filmikach, ponieważ ostatnio powiedział, jakiś tam czas temu też oglądałem filmik, że poszedł do pracy i w ogóle stwierdził, że koleś był nieprzyjemny, czy tam menadżer był nieprzyjemny, czy właściciel tego warsztatu lakierniczego i on stwierdził, że na niego pracować nie będzie, bo za mało płacił i coś tam, no więc i odszedł koniec końców z tej pracy, no więc okazuje się, że w Polsce też takie sytuacje mają miejsce, tak, no ale czy to znaczy, że ja bym w tym momencie powiedział, że w Polsce wszyscy lakiernicy, czy jakieś inne tam miejsca, nie wiem, z samochodami na przykład, to zawsze nas wykorzystają, zawsze nas zrobią w kuku, no nie, absolutnie, że nie, no tego nie można powiedzieć, tak. Kolejnym argumentem, jaki przytacza, to jest to, że niektóre kraje płacą więcej niż Wielka Brytania w tej chwili. I on już by do Anglii nie wyjechał. I tutaj na przykład nadmienia Holandię chociażby, czy Niemcy, które są po pierwsze bliżej, no więc owszem, mogę się zgodzić,
Oczywiście geograficznie są bliżej, więc jest może łatwiej wrócić do Polski, jeżeli chodzi na przykład o odwiedzanie rodziny i tak dalej. Ale zacznijmy od tego, że wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii w tym pierwszym kwartale tego roku, 2024, był 0,6%. Był wyższy o 0,2% niż to było przewidywane. Natomiast jest najwyższy wśród wszystkich krajów G7. Więc wie, owszem, może być tak, że jakieś inne kraje płacą więcej w konkretnych zawodach, ale to nie znaczy, że Wielka Brytania tutaj jakby spada na najniższy szczebel i jest gdzieś tam z tyłu, bo są zawody Wielkiej Brytanii, które płacą znacznie lepiej niż na przykład w pozostałej części Europy, więc znów, no, zależy tutaj, jaki zawód wykonujemy, tak? Słuchajcie, co dalej? Stwierdził, że wolałby pracować w Niemczech, bo jest mu bliżej i pewnie byłoby przyjaźniej, jeżeli chodzi o właśnie takie podejście. Okej. Okay. Lepiej mu byłoby u Niemca. Okej, okay. No myślę, że powinien jechać zatem do Niemiec, spróbować pracy u Niemca i zobaczyć, co znaczy, kiedy się jest traktowanym jako Untermenschen, tak? Ponieważ Niemcy wobec Polaków mają zażyłości. I widzą nas dalej jako tanią siłę roboczą. I nie mówię tego, ponieważ jestem jakimś tutaj wyznawcą PiS-u czy czegoś tego typu, także proszę mi tego nie zarzucać, ale znam osoby, które pracowały w Niemczech i powiedziały, że w życiu by już tam nie pojechały, ponieważ to, w jaki sposób często podchodzą do Polaków z wyższością właśnie i z takim podejściem, że Polak to jest w ogóle taki typowy robol, który powinien tylko przyjechać i gdzieś tam zasuwać na szparagach, no to ja bym się zastanowił, bardzo, bardzo, bardzo bym się zastanowił, zanim bym postanowił wyjechać do Niemiec. A być może wolałbym siedzieć w Polsce i klepać bidę, niż na przykład jechać do Niemiec do pracy, bo po prostu by mi na to moja duma nie pozwoliła. Natomiast Wielka Brytania wobec Polski nie posiada tak negatywnych historycznie żadnego rodzaju jakichś takich doświadczeń czy nalotów, tak? Wręcz przeciwnie, Wielka Brytania widzi Polaków jako ciężko pracujących. Poza krótkim okresem, kiedy był Brexit i po prostu no, siły jakieś tam brexitowe, tak, i tu mam na myśli UKIP czy jakieś jeszcze inne takie partie typowo nacjonalistyczne, że tak powiem, no, skupiły się na tym, że to ci emigranci zabierają nam pracę. Dzisiaj się okazuje, no, imigranci z Polski na przykład, dzisiaj się okazuje, że emigranci z Polski są z Polski czy jakiegokolwiek innego kraju Europy są mile widziani z powrotem, tak? I Wielka Brytania chce wprowadzić jakieś znowu łatwiejsze te restrykcje wizowe, zmniejszyć te restrykcje wizowe, jeżeli chodzi właśnie o pracowników z Europy, bo się okazało, że po prostu jesteśmy im potrzebni i okazało się, że również jesteśmy bardzo dobrymi pracownikami, tak? Dalej, co tutaj też kolega powiedział, no to, że nie chciałby już pracować w Wielkiej Brytanii i mieszkać w Wielkiej Brytanii, ponieważ posiadać będzie niedługo dziecko. Także przypuszczam, że się spodziewa malucha dla siebie, w swojej rodzinie, więc super, gratulacje i życzę jak najwięcej zdrowia dzieciakowi. I zgadzam się w tym momencie z nim, bo uważam, że dzieci w Wielkiej Brytanii są rozpuszczone. Tak, to fakt, tak jest, no ale to po prostu tak tutaj już jest. No jest taki przemieszanie kulturowe, że często w tych szkołach, zwłaszcza podstawowych i lekko ponadpodstawowych jakichś koledżach, no to no różne są zachowania przenoszone oczywiście z domu, tak? I tutaj uważam, że niestety ten system edukacji w Wielkiej Brytanii pod tym względem nie jest aż tak dobry jak w Polsce. Chociaż z tego, co widzę latając do Polski i z tego, co widzę, jak zachowują się młode osoby w Polsce, jak drom ryje gdzieś na ulicach, jak co drugie słowo to na K jest, na S, na H, no to też zastanawiam się, skąd takie wzorce są wynoszone i czy faktycznie w tych szkołach jest już teraz tak dobrze, jak było kiedyś. Ja jestem dzieckiem lat 80., więc ja chodziłem do szkoły w latach 90., wczesnych 2000., gdzie jeszcze był ten respekt wobec nauczyciela, był ten respekt wobec osób starszych i wobec kolegów również jakoś to podejście było inne. W dzisiejszych czasach, z tego co widzę, no to dzieciaki mają już też dużo za uszami, co by się pokrywało dokładnie z tym samym, co dzieje się w Europie i co jest generalnie rzecz biorąc, co wiąże się generalnie z rzecz biorąc z po prostu wyższym standardem życia i większą rozwiązłością różnego rodzaju no, takich zasad, tak, współżycia, jeżeli chodzi o społeczeństwo. I to ma miejsce w większości, jeżeli nie wszystkich, krajach rozwiniętych, tak. W Polsce, no tak jak mówię, no dużo jeszcze swego czasu było tak, że rodzice pilnowali to i po prostu ta kultura była wynoszona od rodziców, tak. No, teraz to się już powoli też uważam, że zmienia, więc
Znów, zgadzam się z nim, ale jednocześnie widzę źdźbło we własnym, przepraszam, widzę źdźbło w brytyjskim oku edukacji, ale również widzę belkę w naszym, jeżeli chodzi o Polskę, tak? Dalej powiedział tak, co mnie naprawdę rozbawiło, że Anglicy mają problemy, jeżeli chodzi o wykształcenie, nawet z liczeniem i dodawaniem do 100. Nie wiem, jak mam to powiedzieć, bo to jest chyba naprawdę tak głupie stwierdzenie, jakiego w życiu nie widziałem. No nie wiem, jeżeli pracował z analfabetami gdzieś, w jakimś tam, na jakimś tam warsztacie, no to być może mieli problemy z liczeniem, tak? No ale chyba nawet analfabeta umie liczyć do 100, do 100, bo musi chociażby policzyć te funty, tak? Czy mu dali 20, czy 50, czy na przykład 100 funtów dniówki, no. Więc no dla mnie to takie w ogóle głupie, nawet nie warto się na tym tutaj w ogóle, moim zdaniem, nawet zatrzymywać i będę przechodził dalej. Jednym z ciekawszych sytuacji, jakie powiedział, to to, że w Polsce w tej chwili można zarabiać równie dobrze jak w Wielkiej Brytanii. Po czym dodaje, że w UK zarabia się jednak więcej, ale różnica jest, że tak powiem, można tą różnicę dogonić w Polsce z powodu siły nabywczej pieniądza i wtedy ten poziom się wyrównuje. Kompletny miszmasz, ja to przesłuchałem dwa razy i dalej nie potrafiłem zrozumieć, czy on mówi o sile nabywczej złotówki, czy o sile nabywczej funta. No siła nabywcza funta jest na pewno znacznie większa od złotówki, tak? A więc dodając do tego jeszcze fakt, że w Wielkiej Brytanii zarabia się no więcej często na różnego rodzaju pozycjach, tak, plus ta siła nabywcza, no to wiadomo, że wychodzimy summa summarum czasami finansowo lepiej, tak. Oczywiście, że nie wszystkie zawody będą miały taką sytuację, ale na przykład ja znam osoby, które są w IT, pracują i pracowały w Polsce, zarabiały po 12-15 tysięcy złotych miesięcznie na czysto, przyjechały tutaj, bo zarabiają 95-100 tysięcy funtów rocznie, tak? Czyli dostają 5-6 tysięcy funtów miesięcznie, co przekłada się na znacznie, znacznie więcej, jeżeli patrzymy na tą wymianę waluty, jeżeli ktoś oczywiście pracuje tutaj dla pieniędzy, tak? No plus oczywiście takie podstawowe sprawy, no jeżeli na przykład coś jest sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, no to jak może być taka sama siła nabywcza złotówki, jeżeli dolar kosztuje na przykład 4,20, to musimy za coś zapłacić automatycznie 4,20 razy więcej, tak? 4,2 razy więcej, a w Wielkiej Brytanii okazuje się, że na przykład dolar jest tańszy o 20 pensów, więc tak naprawdę płacimy za coś 0,2%, 0,2 czy tam 0,20 razem mniej, tak, za coś. Więc no logiczne jest, że tutaj w tym wypadku no, no siła nabywcza jest po stronie funta brytyjskiego, więc nawet jeżeli, żeby to dogonić, to w Polsce trzeba naprawdę zarabiać bardzo wysokie pieniądze, tak, żeby móc dogonić tą siłę nabywczą funta brytyjskiego, tak. I znowu, nie mówię tutaj o ludziach, którzy zarabiają minimalne absolutnie wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii, bo oczywiście, że jeżeli mamy do czynienia z osobą, która zarabia minimalne, no to też nie jest w stanie za wiele sobie tutaj na coś pozwolić, tak. No ale jeżeli tak jak on uważa, że jest specjalistą w swojej dziedzinie, tak, no to przypuszczam, że powinien zarabiać w miarę dobrze na swoim stanowisku, skoro jest specjalistą i ma jakąś umiejętność techniczną w ręku, tak, wiadomo. Dalej mówi, że po co komu w zasadzie wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, skoro ma się na przykład własny dom i nie trzeba już wynajmować. No dobra, no to tutaj mówi o posiadaniu, o tej przewadze posiadania domu. Tylko że zapomina i nie dodaje tego, że ten dom zaczął budować dzięki temu, że siedział w Wielkiej Brytanii przez 7 lat i odłożył pieniądze i zapewne lwią część tej budowy sfinansował właśnie z pieniędzy z Wielkiej Brytanii. No więc znów, dla mnie to jest takie trochę nie fair, bo tutaj z jednej strony plujemy na kraj, w którym mieszkaliśmy przez 7 lat, skoro tak ci było niedobrze w tej Wielkiej Brytanii, to po co się dzieje 7 lat? To trzeba było po roku czasu pakować manatki i zmykać z powrotem do Polski, tak, a nie siedzieć 7 lat. To tak samo jakbym powiedzieć po 18 latach, powiedzieć, że tu jest tragiczny kraj, no to po co tu tyle lat byłem, tak? No coś z tego jednak musiałem mieć i podobało mi się w jakimś sensie, skoro siedzę 18 lat w danym kraju, tak? Dalej, co ciekawym jest jeszcze to, no to też zapomina dodać, że przyjeżdżając do Polski mieszkał z rodzicami tak naprawdę podczas budowy domu, więc nie wynajmował mieszkania, bo gdyby musiał wynajmować mieszkanie, to przypuszczam, że byłby w bardzo podobnej sytuacji, jak byłby w Londynie, też trzeba wynajmować mieszkanie, zanim budowa zostanie skończona i dom jest gotowy do wprowadzenia, no to trzeba gdzieś mieszkać, tak? Jeżeli się nie ma banku mamy i taty i przystani pod tytułem dom rodzinny,
no to wtedy się wynajmuje i wiadomo, że też te pieniądze by mu schodziły, więc to dla mnie takie jest, no znowu, no wszędzie trzeba wynajmować mieszkanie, jeżeli się nie jest właścicielem, tak, ale znowu mówiąc, że zapominając o tym, że się ten dom postawiło dzięki temu, że się wyjechało na początku i zarobiło pieniądze i miałoś ten head start, jeżeli chodzi o nabycie własnej nieruchomości bądź zbudowanie własnej nieruchomości, no to jest dla mnie takie trochę no, marne, powiem szczerze, tak? Bo zapominamy skąd wyszliśmy tak naprawdę, tak? Zapominamy skąd te pieniądze nam przyszły i z jakiego miejsca one się znalazły. A, no i ciekawie, jeszcze dalej dodaję, że no, przed chwilą mówił, że taka siła, taka, tak dobrze w Polsce jest płatne i tyle można dobrze zarobić pieniędzy, a za chwilę dodaję, że ma dwa etaty. Jeden pracuje gdzieś u kogoś na pełnym etacie, a do tego jeszcze dorabia gdzieś tam na własnym warsztacie, który gdzieś tam otworzył sobie i do tego też dorabia w ten sposób i w ten sposób zarabia jakąś tam większą kasę, tak? No skoro tak by było doskonale płatne, to po co by mu mieć dwie prace potrzebne, tak? To powinna wystarczyć jedna, która jest na tyle płatna, że może zrobić takie kokosy, że nie potrzebuje na dwóch pracach zapierdzielać, tak? Tylko powinien tutaj sobie jakby, nie wiem, patrzeć na to, żeby mieć jak najbardziej zbalansowane życie rodzinne i życie z pracą, tak? Także ten work-life balance jest bardzo istotny moim zdaniem, więc znów zastanawiające jest to, że akurat coś takiego ten kolega mówi, tak? Słuchajcie, no i tak podsumowując generalnie rzecz biorąc, no to no moim zdaniem emigracja jest dla nas tym, czym ją zrobimy, słuchajcie, tak? No możemy przyjechać na emigrację i tak jak pan zarabiać i ciągnąć tą kasę na dom, czy cokolwiek tam innego chcemy sfinansować, tak? I później wrócić i mówić, jak to nam było źle, bo w zasadzie dlatego, żeśmy spali, pracowali i tak dalej, tak? Albo można wyjechać na emigrację, oczywiście robić pieniądze, tak? Spinać się gdzieś tam po tych ścieżkach kariery i tak dalej, ale jednocześnie używać tego życia, korzystać z tych przywilejów, które nam daje tutaj pobyt w tym kraju, bo jednak trzeba przyznać, że będąc w Wielkiej Brytanii ma się przywileje, które często w Polsce nam są niedostępne. Właśnie wychodzi to głównie z siły nabywczej pieniądza, tego, że możemy sobie pojechać gdzieś na wakacje do zagranicznych krajów znacznie częściej niż na przykład w Polsce, bo jest to tańsze, tak? Czy chociażby na przykład możemy sobie kupić coś za gotówkę niż na przykład na raty, bo kosztuje to na przykład naszą 1/3 naszej całej wypłaty, a nie na przykład dwie wypłaty całe albo trzy czasami, tak? Mamy na przykład tak tutaj, jeżeli chodzi o telewizory czy jakieś takie, przepraszam, jadą jak zwykle tutaj na sygnale koło nas. Jeżeli chodzi o jakieś takie na przykład artykuły techniczne, to często są tańsze w Wielkiej Brytanii, no więc no znów, no... No, trzeba żyć po prostu tym życiem, a nie tylko pracą, tak? Oczywiście, to jest bardzo istotne. Także słuchajcie, no, podsumowując, moim zdaniem nie warto jest być reemigrantem, który pluje na kraj, w którym mieszka i któremu coś tam dał. Warto jest być bardziej obiektywnym, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje. Przede wszystkim należy poznać kraj znacznie dogłębniej, tak? A nie gdzieś tam się w jakiś sposób kierować często anegdotycznymi sytuacjami, czy jakimiś tam jednorazowymi publikacjami, które miały miejsce gdzieś na jakichś stronach internetowych, czy w jakichś tam innych publikacjach polskich, tak? Ja w ogóle zauważyłem, że często tak jest, że oglądając filmiki youtuberów, którzy wracają z emigracji właśnie do Polski, to nagle zapominają o tym, co było tutaj dobrego i widzą tylko jakieś tam negatywne sprawy, tak? No więc znów, te negatywne sprawy miały miejsce, ponieważ na to pozwoliliście, drodzy emigranci, tak? Drodzy Polacy wracający do Polski. Każdy robi emigrację i każdy tworzy emigrację taką, jaką chciałby ją mieć, tak? Jeżeli głównym zadaniem osoby, która przyjechała na emigrację do Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek indziej jest zarabianie od pieniędzy, odkładanie każdego pensa, to oczywiście będzie się żyło na słoikach, tak? Na zupkach chińskich i tak dalej. Będzie się spało, chodziło do pracy, wracało i znowu spało, bez żadnego innego życia, no to oczywiście tego typu egzystencja w pewnym sensie jest no, dla mnie fatalna, tak? No i wtedy można powiedzieć, że jak tutaj faktycznie było źle, ale jeżeli się w ten sposób nie żyje i ma się ten balans, tak, że z jednej strony można odkładać jakieś pieniądze, ale z drugiej strony pozwolić sobie na coś innego, żeby po prostu mieć jakąś frajdę z tego pobytu tutaj za granicą, bo jakby nie patrzył, jest to frajda, jest to doświadczenie, jest to jakieś, jak to powiedzieć po polsku, nie atrakcja, ale wyzwanie, tak, takie dla osoby wyjeżdżającej, no to uważam, że powinno się mieć możliwość, żeby to robić, tak. Ja bym był ciekaw, jakby
tego typu osoby właśnie, tutaj ten kolega z tego kanału, jakby on się czuł, gdyby to na przykład nagrał jakiś Ukrainiec po powrocie z Polski, na przykład 5 czy 7-letnim nawet, nagrał taki odcinek, gdzie właśnie szkaluje Polskę, mówi jak tutaj jest fatalnie i w ogóle jak on tam się męczył i w ogóle, ale siedział na przykład 7 lat, tak? No dokładnie w ten sam sposób przypuszczam, by zareagował, jak ja reaguję w tej chwili w tym filmiku, tak? Ja mówię, ja nic nie mam do tego człowieka, to jest jego sprawa, co on myśli, ale uważam, że zakłamuje rzeczywistość Wielkiej Brytanii, co jest nie fair i nie okej, i to jest po prostu nieeleganckie. Także słuchajcie, tak czy inaczej, to dzisiaj już w sumie koniec na ten, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jest to taki odcinek szybki, jaki zrobiłem, bo po prostu mnie zdrażniło to, co ja tam przesłuchałem. Jest to już któryś raz, który przesłuchałem jego filmiki, one zazwyczaj są takie właśnie negatywne. A jeżeli nawet staram się tam gdzieś jakiś pozostawić u niego komentarz, no to zaraz właśnie dostałem odpowiedzi typu, że tutaj jest jakieś szambo, czy w ogóle jakieś dziadostwo w tej Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wczoraj właśnie taki komentarz dostałem od niego z powrotem, dlatego stwierdziłem, że nagram ten filmik, bo uważam, że jest to nieeleganckie po prostu zachowanie i na tyle to już zostawię, słuchajcie, dzisiaj. I już oczywiście teraz zapraszam Was do obejrzenia kolejnych odcinków, kolejnych przyszłych nagrań na kanale Stacja Emigracja. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, cześć!